Bardzo serdecznie dziękuję za dokonanie wyboru mnie na kolejną kadencję w charakterze starosty Wierzyszowskiego. Bardzo serdecznie dziękuję tym radnym, którzy oddali na mnie głosy. Szanuję również tych radnych, którzy głosowali przeciwko, mają inną być może wizję funkcjonowania bądź inny pogląd na sprawowanie stanowiska starosty Wierzyszowskiego. Z doświadczenia wiem, że zawsze inaczej się patrzy, jeśli człowiek jest poza strukturami samorządowymi, a inaczej, kiedy trzeba pracować, podejmować decyzje i wiązać koniec z końcem, bo niestety tak jest, że powiaty generalnie są niedoszacowane finansowo i zawsze kołdra jest zbyt krótka, żebyśmy mogli zrealizować nawet te najpilniejsze potrzeby. Mam świadomość jednak taką, że tak jak do tej pory w Radzie udawało nam się zawsze znaleźć wspólne, dobre rozwiązania, tak również teraz przy głosie krytycznym często opozycji, ale głosie, który daje też pod rozwagę wiele kwestii, uda nam się realizować zadania powiatu, które są przypisane ustawami, ale także te, które mamy w swoich programach wyborczych, czy również te zadania, które są zapisane w strategii rozwoju powiatu Wierzyszowskiego, bo ta strategia uchwalona w 2013 roku, obowiązująca od 2014 roku do 2020, powinna być przez nas realizowana. Szanowni Państwo, liczę na dobrą współpracę. Ja ze swojej strony taką wolę dobrej współpracy deklaruję. Liczę także na współpracę z samorządami gminnymi, bowiem od tej współpracy będzie zależeć także, czy będziemy w stanie stworzyć programy, które pozwolą nam pozyskać środki Unii Europejskiej, bo z tych informacji, które ja posiadam z różnych licznych spotkań, wynika, że to właśnie współpraca i wspólne większe projekty, całościowe projekty dotyczące wspólnot lokalnych mogą znaleźć swoje pozytywne odzwierciedlenie w formie dofinansowania. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę wszystkim Wam owocnej współpracy dla dobra naszej społeczności lokalnej. Szanowni Państwo Radni, protokół komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru starosty Wierzyszowskiego z dnia 1 grudnia 2014 roku. Komisja w składzie Dariusz Sowicki, przewodniczący, Mirosław Krzyżanowski, członek, Rafał Dąbik, członek. Komisja po wyjęciu głosów z urny w pierwszej turze głosowania stwierdza, że na stan 17 radnych sesji bierze udział 17 radnych. W głosowaniu udział wzięło, wydano kartę głosowania 17 i 17 radnych. Z urny wyjęto 17 kart do głosowania. Minimalna ilość głosów poparcia dla uzyskania wyboru wynosi 9. Głosów ważnych oddano 17. Głosów nieważnych 0. Kandydat radny Andrzej Szymanek otrzymał następującą ilość głosów. Za wyborem 12, przeciw 5. Podpisy komisji: Dariusz Sowiński, Krzyżanowski, Mirosław, Rafał, Dąbik. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, formalne z mojej strony to jest odczytanie uchwały. Uchwała nr 1/4/14 Rady Powiatu Wierzyszowskiego z dnia 1 grudnia 2000.